W tym filmie poćwiczymy dzielenie i będziemy ćwiczyli na liczbach będących wielokrotnościami 10, 100, 1000 itd. Na początek podzielmy 2400 przez 30. Zatrzymajcie teraz ten film i sprawdźcie, jaki jest wynik takiego dzielenia. Skorzystajcie z dowolnego wybranego przez siebie sposobu dzielenia. No to teraz dzielimy wspólnie. Pokażę Wam mój ulubiony sposób. Działania, które wykonuję, kiedy liczę takie rzeczy w pamięci, zapiszemy oczywiście nie w pamięci, ale z czasem też będziecie liczyć szybko i sprawnie, posługując się jedynie głową. 2400 podzielone przez 30 to to samo co 2430. To po prostu inny sposób na zapisanie wyrażenia 2400 przez 30. Zapisałem to w ten sposób, dlatego że teraz. Możemy licznik i mianownik zapisać jako wielokrotność dziesiątki setki lub tysiąca, czyli jako iloczyn pewnej liczby całkowitej i dziesiątki, setki lub tysiąca 2400 to to samo co 24 razy 100. Jest to dosyć oczywiste i nawet widać w zapisie tę oczywistość, bo mamy tu 24 i te dwa zera, czyli 24 setki. Trzydziestkę potraktujemy w ten sam sposób mamy trójkę i jedno zero, czyli 3 dziesiątki. Trójka zapisana jest na pozycji dziesiątek, czyli 3 razy 10. Warto zapisać tak dzielenie, bo korzystając z tej postaci możemy niezależnie podzielić najpierw 24 przez 3, a potem 100 przez 10. To się równa ułamek razy ułamek, tak to zapiszmy, 24 podzielone przez 3. Razy 100 podzielone przez 10. 24 podzielone przez 3, to pewnie już wiecie, że się równa 8, bo 3 razy 8 równa się 24, ile to jest 100 podzielone przez 10? 100 przez 10 to 10, czyli wynik tego dzielenia iloraz wynosi 8 razy 10 albo po prostu 80. No i koniec zadania. I może już zauważyliście, że jeżeli wezmę z pierwszej liczby 24 i podzielę przez 3. To w wyniku otrzymam 8 tak jak tutaj. I jeżeli teraz wezmę te dwa zera i odejmę od nich to jedno zero, to zostanie jedno 0 tak jak tutaj. Razem otrzymujemy 80. Dlaczego tak to działa z tym odejmowaniem zer podczas dzielenia? Bo tak naprawdę dzielimy tutaj 24 setki przez 3 dziesiątki. A setka podzielona przez 10 to setka z jednym zerem mniej. Czyli zostanie jej tylko jedno zero i to jest właśnie to zero tutaj. Zróbmy kolejny przykład i żeby poćwiczyć taką właśnie metodę dzielenia, zróbmy go w ten sam sposób. Możecie też szybko policzyć następny przykład w pamięci albo na kartce papieru. Podzielmy 3500, nawiązując do poprzedniej metody dzielenia jest to 35 setek przez 700. Znowu zatrzymajcie ten film i sprawdźcie, czy uda Wam się zrobić to samodzielnie. Ok, tak jak poprzednio, możemy uznać, że 3500 to to samo co 35 setek, czyli 35 razy 100. I to podzielimy przez 7 razy 100. Setki się skrócą, zostaje 35 siódmych. Ile to jest 35 podzielone przez 7? To się równa 5. I znowu zauważcie, że możemy powiedzieć, że 35 podzielone przez 7 to 5. A jak zapytacie, ile do tej piątki trzeba dopisać zer, to powiem, że tu mamy dwa zera, ale w liczbie, przez którą dzielimy, również są dwa zera i zera w wyniku wykonania takiej operacji skracania można pominąć. Zostaje sama piątka. Nie chciałbym, żebyście tylko zapamiętali ten schemat dzielenia i wykonywali go mechanicznie. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że tak się dzieje, ponieważ te dwa zera reprezentują setki, to jest 35 setek. Te zera również reprezentują setki, to jest 7 setek, a jeżeli dzielimy setki przez setki, to te setki się skracają. W liczbie, którą dzielimy, mamy dwa zera na końcu, ale dzielimy ją przez liczbę, która również ma dwa zera na końcu, i dlatego do tej piątki nie dopisujemy już żadnych zer. Zróbmy jeszcze jeden przykład, żeby dobrze zapamiętać i zrozumieć, o co tutaj chodzi, i żebyście dobrze zrozumieli, co kryje się za mechanizmem dzielenia. Które całkiem możliwe, że już wcześniej znaliście, zróbmy może jakiś zupełnie szalony przykład. Powiedzmy, że chcemy podzielić 42 miliony przez na przykład 60 tysięcy. Zatrzymajcie to wideo i spróbujcie sami. No dobra. Korzystając z tego samego pomysłu, którym posługiwaliśmy się poprzednio, możemy powiedzieć, że 42 podzielone przez 6 to się równa 7. I teraz zera. Tutaj mamy 6 zer. 6 zer reprezentuje miliony. I dzielimy przez dziesiątki tysięcy. Reprezentowane przez 4 zera. Jeżeli tu są miliony. 6 zer. I dzielimy je przez dziesiątki tysięcy. 4 zera. To 6 minus 4 równa się 2. Czyli w wyniku otrzymamy z prawej strony liczby 7, 2 zera. Czyli 7 setek. 2 zera reprezentują setki. I pamiętajcie, że nie jest to żaden magiczny trik sceniczny, tylko otrzymaliśmy 700, bo 42 razy 1 milion, czyli 1 i 6 zer podzielone przez 6 dziesiątek tysięcy, 6 razy 10 tysięcy, 42 przez 6, to stąd się wzięła siódemka. I dalej, jeżeli tutaj licznik i mianownik podzielimy przez 10, to jedno 0 możemy skreślić i tutaj skreślić. Jeżeli podzielimy przez 10 jeszcze raz licznik i mianownik, to kolejne 0 możemy skreślić i jeszcze raz, jeszcze po jednym zerze i jeszcze raz. I w mianowniku zostaje 1, albo zróbmy inaczej. Jeżeli licznik i mianownik podzielimy przez 10 tysięcy, to tu otrzymamy 1, a liczba w liczniku straci 4 zera. I zostaje 42 przez 6 to 7 setek. W mianowniku mamy 1, 100 przez 1 to 100. 7 setek, czyli 700.